Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jerzego Krycińskiego oraz burmistrza Środy Śląskiej pana Adama Rucińskiego, który na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy wziął udział w centralnych obchodach święta w Warszawie, chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych na średzkich obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Proszę o zajęcie miejsc. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli lokalnych władz i instytucji samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, oświatowych, przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych służb mundurowych, kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych, sołtysów, organizacje społeczne oraz wszystkich zgromadzonych mieszkańców miasta i gminy Środa Śląska. W sposób szczególny witam przedstawicieli Wojska Polskiego, reprezentowanego przez 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia na czele z zastępcą dowódcy 1. Średzkiego Batalionu Dowodzenia panią major Anną Ślusarską oraz przedstawicieli żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję serdecznie za obecność chorągwi Wojska Polskiego wraz z kompanią honorową oraz wszystkich pocztów sztandarowych wystawionych przez szkoły i organizacje społeczne oraz gminne ochotnicze straże pożarne. Wartę honorową przed pomnikiem pamięci żołnierzom polskim wystawił 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie uroczyście podniesiona flaga państwowa oraz odśpiewamy wspólnie wszystkie zwrotki hymnu narodowego. Bardzo proszę o powstanie, przyjęcie postawy baczność dla uczczenia 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, flagę państwową podnieść.
Pochylnie. Proszę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, teraz czas na krótkie wystąpienie okolicznościowe, a w pierwszej kolejności bardzo proszę o zabranie głosu pana Sebastiana Wojdyłę, doktora nauk humanistycznych, historyka i mieszkańca naszej gminy, pracownika Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej, który przybliży nam istotę uchwalenia w dniu 3 maja 1791 roku ustawy rządowej zwanej Konstytucją. Zapraszam, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, etc. wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i udoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł. Długim doświadczeniem, poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla gruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Szanowni Państwo, ustanowiona 3 maja 1791 roku ustawa rządowa była efektem próby rozwiązania dylematu, czy społeczeństwo nasze ma być, czy wybierze nowoczesność z Zachodu, czy też wierność starym tradycjom, które Rosja i inni sąsiedzi wykorzystywali do osłabienia Polski. Istotę Konstytucji zawiera już preambuła, którą pozwoliłem tu sobie przeczytać. W niej Rzeczypospolita została przedstawiona jako całość, nie tylko te ziemie, które zostały po pierwszym rozbiorze. Co równie istotne, pojawiają się tam słowa, że uchwalamy ją sami dla siebie, a nie przyjmujemy to, co narzuca nam Rosja. Szanowni Państwo, Konstytucja zawiera jedynie 11 artykułów społecznych i ustrojowych. My często skupiamy się jedynie na tych społecznych, w których mowa jest o religii i nadal o podziale stanowym na szlachtę, mieszczan i chłopów. Napisano wszakże, że stan obywatelski tworzą już nie tylko szlachta, ale też mieszczanie, zaś chłopi zostają objęci opieką państwa. Ale był to model przejściowy, chłopom dający ledwo obietnicę pełni praw publicznych, a pozbawiając tych praw blisko 200 tysięcy drobnej szlachty. Zyskiwało najbardziej bogate mieszczaństwo, ale znów tylko ci z miast królewskich. Zatem znacznie ważniejsze pozostają artykuły ustrojowe. W nich mowa jest kolejno o trójpodziale władzy, o regencji, o edukacji dzieci królewskich oraz o siłach zbrojnych. Dziedziczenie tronu miało się odbywać w obrębie dynastii saskiej. Znoszono urząd hetmana i liberum veto na rzecz głosowania większościowego. Amerykanie w swej konstytucji z 1787 roku pisali, że powstało nowe społeczeństwo. Mówili o sobie my, naród. I tak samo miało być teraz w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej zebrał się już 6 października 1788 roku. Miał trwać zwyczajowe 6 tygodni, a okazało się, że będzie trwał blisko, że trwał 4 lata. Do 177 posłów dołączono drugie tyle w 1790, a nie możemy zapominać również o 158 senatorach. Dla tych wszystkich ludzi było to wielkie poświęcenie,
Niektórzy przybyli do Warszawy z odległych ziem Rzeczypospolitej, zostawiając na prowincji rodzinę. Do powstania konstytucji przyczyniła się również chwilowo korzystna sytuacja międzynarodowa. Prusy proponowały nam sojusz, choć za cenę oddania im Gdańska i Torunia. Zaś Rosja walczyła wówczas na dwa fronty, jednocześnie za Szwecją i Turcją. I nasi przodkowie, szanowni państwo, potrafili to wykorzystać. Król Stanisław August oraz jego współpracownicy wprowadzili swój plan nocą z 2 na 3 maja, gdy uzyskali poparcie grupy posłów reformatorów. Już 3 maja, po burzliwych dyskusjach trwających od 11 do 18, posłowie złożyli przysięgę na wierność konstytucji. Cały parlament przyjął ją przez aklamację dopiero 5 maja. Szanowni państwo, konstytucja upadła nie dlatego, że nie poparł jej naród wciąż jeszcze szlachecki, lecz z powodu ponownego zalania naszego kraju przez wojska rosyjskie już w 1792 roku. Bądźmy dumni z naszych przodków, że podjęli walkę tak w parlamencie, jak i w polu. Dziękuję. Dziękujemy panie doktorze za przybliżenie nam istoty uchwalenia konstytucji 3-majowej. Szanowni państwo, proszę teraz o chwilę uwagi. Wystąpią dla państwa uczniowie klasy 2 szkoły podstawowej imienia Sybiraków w Rakoszycach, którzy przedstawią okolicznościowy występ artystyczny, występ patriotyczny nawiązujący do dzisiejszego święta. Proszę z uwagą oglądnąć występ Julii Matkowskiej, Karoliny Wasilewskiej, Agnieszki Miller, Mileny Hamkało, Mileny Szpary, Marii Suszek, Magdaleny Kiś i Patrycji Dudki. Uczniów na dzisiejszą okoliczność przygotowała pani Barbara Kotyla. Zapraszam do oglądnięcia tego krótkiego występu. Thank you.
podziękujmy gromkimi brawami uczniom Szkoły Podstawowej imienia Sybiraków w Rakoszycach, a pana przewodniczącego Rady Miejskiej proszę o wręczenie drobnych upominków dla uczniów. Przypomnę, że wystąpiły dla nas Julia Matkowska, Karolina Wasilewska, Agnieszka Miller, Milena Hamkało, Milena Szpara, Maria Suszek, Magdalena Kiś i Patrycja Dudka. Dziękujemy uczennicom. Szanowni Państwo, ze względu na udział burmistrza w państwowych obchodach dzisiejszego święta w Warszawie, o zabranie głosu proszę pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, pana Jerzego Krycińskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Środy Śląskiej i wszyscy goście, z racji udziału pana burmistrza w uroczystościach państwowych na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy przypadł mi w udziale zaszczyt skierowania do państwa kilku słów z okazji naszego ważnego narodowego święta. Bardzo dziękuję panu Sebastianowi Wojdyle za ten rys historyczny związany z Konstytucją 3 maja 1791 roku. Cieszę się, że możemy świętować to bardzo ważne wydarzenie w wolnej i suwerennej Polsce, naszej ojczyźnie. Warto pamiętać i honorować wagę polskiej Konstytucji sprzed 232 lat. Warto celebrować to wydarzenie, bo tamta Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem polskiej polityki i myśli konstytucyjnej. Możemy być jako naród z tego bardzo dumni. Polacy przed 232 laty pokazali, że potrafią stworzyć i uchwalić ponad podziałem nowoczesną konstytucję na miarę czasów. Jeszcze raz w imieniu własnym oraz pana burmistrza bardzo serdecznie dziękuję państwu za niezawodne przybycie. Dziękuję księdzu proboszczowi za koncelebrę mszy świętej w intencji ojczyzny. Dziękuję Średzkiej Orkiestrze Dętej za występ i oprawę muzyczną. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim samorządowcom z gminy i powiatu, oficerom i żołnierzom 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz żołnierzom 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję przedstawicielom lokalnych związków i organizacji, lokalnej administracji, pocztom sztandarową, strażakom OSP i Straży Miejskiej. W szczególności dziękuję dzieciom i młodzieży szkolnej za patriotyczną postawę,
jestem wdzięczny za przybycie wszystkim mieszkańcom ziemi średzkiej i przybyłym gościom. Życzę dalszego dobrego świętowania Państwu. Na zakończenie zapraszam wszystkich Państwa do Domu Kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi złożenie wspólnego wieńca przed pomnikiem pamięci żołnierzom polskim przez uczestników dzisiejszej uroczystości. Po złożeniu wieńca zostanie odegrany przez orkiestrę Sygnał Wojskowy Śpi i Kolego, dlatego proszę wszystkich członków delegacji o pozostanie przed pomnikiem. Ale na początku bardzo proszę uczniów Szkoły Podstawowej imienia Sybiraków w Rakoszycach o złożenie symbolicznych biało-czerwonych róż. Bardzo proszę. Thank you.
Państwo, wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie i udział w dzisiejszej uroczystości rocznicy 232. uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszam wszystkich mieszkańców, wszystkich, którzy wzięli udział w dzisiejszej, w tej części uroczystości, do Średzkiego Domu Kultury, gdzie o godzinie 19:45 rozpocznie się krótki, okolicznościowy występ wokalny dla uczczenia właśnie dzisiejszego święta. Zapraszam serdecznie do Domu Kultury. Dziękuję bardzo.